Luis Enriquez to nie jedyny zawodnik Lecha, który po wielu latach spędzonych w Poznaniu żegna się z klubem. Sezon 2014-2015 był ostatnim w niebiesko-białych barwach dla Woju Ubi Paripa. Serb do stolicy Wielkopolski zawitał na początku 2011 roku ze Spartaka Suboticza. W klubie wiązano z nim duże nadzieje, jednak Wojo nie potrafił ich spełnić. Duży wpływ miały na to kontuzje. Pech nie omijał Ubiparipa i dlatego w ciągu 4,5 roku koszulkę kolejorza zakładał tylko 74 razy. Na listę strzelców pisał się 14-krotnie. W sezonie nigdy nie strzelił więcej niż 4 goli. Przełomem w karierze wychowanka Wojwodiny Nowy Sad mógł być sezon 2013-2014. Wówczas od początku cieszył się zaufaniem Mariusza Rumaka. W pierwszych 12 meczach zdobył cztery bramki i wrastał na najlepszego strzelca zespołu. Niestety w połowie września 2013 roku na treningu doznał poważnej kontuzji kolana i do gry powrócił dopiero latem 2014 roku. Miniony sezon rozpoczął od hat-tricka w starciu z Piastem Gliwice, ale potem znów dały o sobie znać problemy zdrowotne. Zmagał się z nimi do końca rundy jesiennej i był jedynym zawodnikiem, którego nowy trener Maciej Skorża nie mógł porządnie sprawdzić w meczach o punkty. Wiosną Wojo rywalizację o miejsce w składzie przegrał z Zaurem Sadajewem i sezon zakończył tylko z golami z inauguracyjnego spotkania z Piastem Gliwice. Ubi Parib opuszcza Lecha z łatką niespełnionego talentu. Życzymy mu, aby w kolejnym klubie udowodnił swoją wartość. Powodzenia Wojo!